Na kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście Chris Rudolf. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, telewizja nowej rzeczywistości. Dzisiaj o refugiach, czyli bazach dla ludzi rozsądnych. Taki tytuł dałem tej audycji, bo uważam, że jest to ważny temat i no, dlatego go teraz poruszam. Bazy grup wsparcia inaczej to się kiedyś nazywało, teraz mamy refugia. A tak będzie szybciej, jedno słowo i wyjaśnia wszystko. Czym jest refugium? Refugium to azyl, ostoja, miejsce schronienia podczas niekorzystnych zmian warunków środowiska. No, tak dalej to tam jeszcze jest, szczególnie klimatycznych. No, mamy zmianę warunków klimatycznych, ale nie tylko. Mamy wielką powódź, o, który, o której troszeczkę powiem później. No, ale teraz wracam do refugiów. Czy coś takiego jest potrzebne? Komu to jest potrzebne i po co? No, właśnie nad tym tematem się chciałem dzisiaj pochylić. Mówiłem już o tym w mentalnym plecaku przetrwania. No, temat był lany przez publiczność, nie było zainteresowania. Ludzie woleli zajmować się wakacjami, opalaniem, wycieczkami itd. A w tym czasie Jacz Szczur przygotował różne ciekawostki, które w tej chwili mamy no, na porządku dziennym. A pojawiła się powódź, pojawiła się powódź, która bardzo dużo odmieni w naszym życiu, ponieważ ona może skutkować jakimś stanem wyjątkowym i prawdopodobnie tak będzie. A, no, straty są olbrzymie, więc pewnie i żywność pójdzie w górę. A, na dodatek drożyzna, no, coraz większy faszyzm w tym kraju, w którym żyjemy, czy tam właściwie w korporacji już się pojawia. No, i za drzwiami czeka pandemia, może nawet trzy, bo jedna może być spowodowana, dajmy na to, sytuacją popowodziową, tak czasami się zdarza. Później mamy wirusa celebrytę, który już był i, i znowu ma ochotę wejść na scenę. No, i jeszcze jakiś jeden związany z manki biznesem. To wszystko przed nami, co się zrealizuje, zobaczymy. Niektórzy ludzie uważają, że tutaj nie ma żadnych zagrożeń, ponieważ wszystko jest już pozamiatane. Ja to powtarzam z uporem maniaka, bo wcale tak nie widzę tej rzeczywistości. No, zaraz powiem, a dlaczego tak jest. Więc, tak jak wspomniałem, bardzo wiele osób, nawet wśród moich znajomych, nawet tych, którzy uważają się za przebudzonych, uważa, że że do takich zamordyzmów nie dojdzie. No, dziwię się, bo dochodzi coraz mocniej coraz więcej zagrożeń mamy w miejscach, w których żyjemy. a ci jednak żyją wielkim optymizmem. No, optymizm jest bardzo fajną sprawą, Jeśli oparty jest na jakichś realiach. No ale tak. Jest duża grupa ludzi, która liczy, że już niedługo tam chyba w listopadzie będą wybory, w Stanach Zjednoczonych wtedy być może dojdzie do władzy Trump i wszystko odmieni, więc to jest ta pierwsza grupa tych zmieniających Matrixa na lepsze, którzy czekają na tego typu odmianę. Inni zresztą łączą to z BRICS-em, który poszerza swoje zasoby. Ilość państw w tej organizacji wzrasta coraz bardziej. No, i też wierzę w to, co przywódcy BRICS mówią, że to będzie sprawiedliwy świat oparty na pieniądzach, które gdzieś tam znowu opierają się o kruszce o złoto, srebro i tak dalej. W związku z tym będą miały prawdziwą wartość, a nie jak dotychczasowy pieniądz, który jest praktycznie kredytem, no, z powietrza wziętym. Więc to też no, jest ta wielka grupa ludzi czekająca na ten BRICS i a, a wierząca, że ten Bryks coś odmieni. Inną grupą znowu to są e, wyznawcy UFO, czyli Rada Galaktyczna, która przyleci i nas wyzwoli. No i religijni, którzy czekają na Jezusa. To wszystko jest w ramach Matrixa. Mamy teraz dużą szansę, żeby przejść, wyjść z Matrixa i wejść na nową Ziemię Rywodnika. Ale jak widzę, większość. E, a, tych, których obserwuję, czy z którymi mam jakieś kontakty, jednak preferuję drogę inżyniera Mamonia, który na filmie Rejs oglądał tylko te filmy, które już znał. Czyli wyjście poza strefę komfortu jest no, niekomfortowe. W związku z tym lepiej naprawić Matrixa, a lepiej naprawić to, co już znamy, niż wychodzić w jakieś nieznane rejony, gdzie tr trzeba. Wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. No, ale przede wszystkim demokracja no to nie jest system dla ludzi, bo to jest mechanizm manipulacji, olbrzymiej manipulacji i to widzimy coraz mocniej. To, to, to jedno, co widzę. Kiedyś, bardzo dawno temu, Cicero napisał, że demokracja to jest władza hien nad osłami. To nawet chyba lepiej brzmi niż wilków. Nie wiem, dlaczego te biedne wilki tak Tutaj są tarmoszone, to mądre zwierzęta, oczywiście drapieżniki, ale nie tak zdemonizowane, jak, jak system to robi. No w ogóle system matriksowy, ten piramidalny system matrixowy, to jest system nie dla ludzi. To jest system dla jaszczurów po to, żeby właśnie hodować ludzi, zniewalać i wykorzystywać ludzi. To jest taka zagroda, która w tej chwili. No, kurczy się bardzo mocno władcy systemu. No, myślą o tym, żeby zdepopulować ilość ludzi, i to ponad 7 miliardów, chyba planują przenieść na tamten świat i zostawić tylko niedużą grupę niewolników, którzy będą służyli tej małej grupce psychopatów, socjopatów, pragnących, no tak, wyznawców jeszcze szatana, którzy. Pragną ułożyć tu sobie jakieś takie gniazdko, gdzie będą mogli pasożytować tak jak, jak tylko im będzie wygodnie, jak tylko sobie zamarzyli. Wielu moich znajomych yy, myśli, że skoro tak wiele osób się budzi, to to już wystarczy, by uwolnić się od jaszczura, aby te zmiany poszły w bardzo korzystną stronę. No ale po pierwsze, czy ci ludzie się budzą? Bo jak widzę, to moim zdaniem otwierają tylko jedno oko, popatrzą, widzą, że coś nie gra, ale niewiele z tym robią, bo niewiele chcą zrobić i, i nie wiedzą, co z tym można zrobić. A jak e, im się mówi, że trzeba troszeczkę poszukać jakichś informacji i wziąć się do działań, no to wtedy wolą przerzucić się na czekanie, na czekanie właśnie chociażby na Trumpa, czy na Rabę Galaktyczną. No moim zdaniem mam takie doświadczenia, e, duża liczba przebudzonych, no czy tam niby przebudzonych osób nie wystarczy, żeby odmienić świat, jeśli oni nie wezmą się do roboty, jeśli nie, nie, nie będą się trudzili i nie zrobią czegoś. Szczególnie tu trzeba poczynić zmiany w samym sobie, trzeba zmienić swoją mentalność, dotychczasową mentalność niewolnika w mentalność niezależnego gracza, obserwatora, który będzie mógł kształtować swoją własną rzeczywistość. Jak zmieni swoją własną rzeczywistość, to zmieni i cały świat dookoła. To tak jak z fraktalami. O, jeśli zmienimy mały fraktal, to on, ta zmiana, odmieni całość. Tak to właśnie funkcjonuje, i trzeba o tym wiedzieć. Jeśli się chce, to można się dowiedzieć i coś z tym zrobić. No, czekanie, jeśli będziemy czekali, to jest czekanie na godotat, czyli przyjdzie Jaszczur i zrobi po swojemu. Ja pamiętam bardzo dawno temu, kiedy byłem jeszcze bardzo młodym chłopakiem to był grudzień, tuż przed stanem wojennym. Jechałem taksówką i rozmawiałem z taksówkarzem. On się chwalił, że należy do Solidarności, że jest już y, członków Solidarności ponad 20 milionów i że w tej chwili to natychmiastowe zmiany będą już poczynione, i komuchy wyprowadzą się z tego kraju błyskawicznie. No, uważał, że nie ma innej opcji. Nawet były takie hasła, że zima wasza, wiosna nasza, coś takiego. No, ludzie się cieszyli i myśleli, że ta ilość no, odmieni rzeczywistość, że ilość przejdzie w jakość. Niestety nie przeszła. Ja wtedy spytałem taksówkarza, co oni zrobią, jeśli, e, ten, jeśli komuchy wystawią czołgi, żołnierzy, milicję i tak dalej. Facet się zdziwił i powiedział, że nie odważył się nawet na taką ilość solidarnościowców, żeby wystawić przeciwko nim wojsko. No i co? Minął tydzień i okazało się, że czołgi na ulicach. 13 grudnia były czołgi, naród został wzięty za mordę. no Wtedy wypromowano też zadaniowców, którzy później stanęli na czele odnowy tego wszystkiego. No, co dalej było, to wiemy, nie będę tego rozwijał. Także Jaszczur jest doskonale przygotowany do wszelkich tutaj jakichś tam wydarzeń, bo pojawiają się teraz pewnego typu formy obywatelskie, na przykład patrole obywatelskie, które no, bronią. Miejscowych przed ciabatymi, tam ci pozwalają sobie na coraz więcej, to widać różne filmy, możemy obejrzeć na YouTubie i na Facebooku. No i, ale jaszczur często, on przygotowany jest do tego bardzo od dawna. Są dokumenty, można też obejrzeć w internecie, w różnych organizacjach Rockefellerów, Blackrocka, w forum ekonomicznym ONZ i. WHO, I tam wyraźnie jest napisane, że spodziewają się ci, którzy chcą zrobić tą depopulację, spodziewają się w roku 24 i 25 dużych rozruchów, dużego buntu, niezadowolenia społecznego i oni już na to czekają i są przygotowani. Często sami prowokują e, takie bunty po to, żeby później je no, rozpędzić bardzo krwawo. Jesteśmy w tej chwili na wojnie i wiele osób nawet nie ma pojęcia, że, że tak właśnie się dzieje. No ale o tym troszeczkę później. Ludzie buntują się i myślą, że to wystarczy, tak jak wtedy solidarnościowcy w grudniu e, chyba 1981 roku, o ile dobrze pamiętam. E, sama ilość nie wystarczy. Jaszczur przygotowywał się bardzo długo do tego roku, do tych zamieszek, i dzisiaj mamy wielką powódź, która też moim zdaniem jest sterowana przez broń czy wyprodukowana przez broń pogodową, ale przecież bardzo pilnie niedawno zakładali smart latarnie w wielu miastach. Warszawa jest prawie w 100% już obsadzona tymi latarniami, których jak reklamują, można. Naładować hulajnogę elektryczną, ale one emitują też promieniowanie y, krótko, nie wiem nawet jakie no, y, mikrofalowe, o, y, które potrafi rozpędzić błyskawicznie każdą demonstrację, a nawet y, pozabijać ludzi. Ona ma zasięg w promieniu 20 metrów, każda latarnia, ale jak sobie policzymy, są y, rozstawione mniej więcej co 25 może co 50 metrów i to wystarczy, żeby no, już to była bardzo pokaźna broń. Anteny 5G również są bardzo silnymi nadajnikami i też mogą być wykorzystywane do wielu e, sytuacji. E, przez ostatnie tygodnie sypali bardzo mocno z samolotów. Te chemistrale no, to już właściwie była chyba jakaś plaga. U mnie na wiosce, jak tu pół roku temu się wprowadziłem, to słychać było nad głowami samolot, dwa razy może w tygodniu. No widać było smugi, ale to było tak, jak mówiłem, dwa razy w tygodniu, nie częściej. Ostatnie tygodnie to po cztery, pięć razy dziennie słyszę samoloty nad głową. Mamy do tego zatrute jedzenie i wodę, a teraz po powodzi będzie jeszcze bardziej zatruta i dużo najeźdźców, tych, którzy już są od dawna, i oni też mają przygotowane już mundury i różne rzeczy do tego, żeby ewentualnie zająć się tym, po co tu przyjechali, czyli oni są na okoliczność pacyfikacji. No i teraz coraz więcej ciapatych oni też są przeszkoleni i wiedzą, co mają robić. Też dostaną odpowiedni sprzęt i ubranka, żeby wziąć się w razie czego za to, co ma się wziąć. Zresztą główny dowódca tutejszego rządu mówił już właśnie o jakichś siłach, które trzeba będzie sprowadzić z zewnątrz, niby do ochrony, tylko chyba nie wiadomo kogo. No, obce wojska też już dawno dostały pozwolenie na strzelanie do, do miejscowych, to chyba wiecie o tym. Więc jeśli a, rząd tego kraju, Sejm tego kraju, pozwala na takie coś, to widać wyraźnie, że to nie jest rząd e, e, polski. No proste. To chyba to już głupka potrzeba, żeby. Tego się nie domyślać. No i jeszcze następna rzecz. Grupy oporu różnego typu się pojawiają, jakieś właśnie patrole. To bardzo dobrze, że są patrole obywatelskie i w jakiś sposób może stonują zapędy tych ciapatych, bo, bo pozwalają sobie coraz bardziej, prawie tak bardzo już teraz jak i w Niemczech czy w Beneluksie. No, ale te grupy są zinfiltrowane, też mówiłem wielokrotnie. No, zasada jaszczura jest taka od lat, od tysięcy lat chyba, odkąd jaszczur tu jest, że jeśli idzie na ciebie jakaś grupa i nie potrafisz jej zatrzymać, to trzeba ją przejąć, przejąć dowództwo nad nią i skierować tam, gdzie e, no, będą, e, nie będą e, zagrożeniem. To no, proste. Tak zawsze robili i tak zawsze robią. O tym też były audycje, więc... E, Chyba nie będę więcej też roztrząsał tematu. Ważne, żeby przywołać jakiś rozsądek do ludzi. Także rozsądek jest potrzebny, bo było wiele takich bezmyślnych zrywów w tym naszym kraju. Nasi przodkowie różnego typu organizowali powstania. One wszystkie były przejęte przez wrogów. A niepotrzebnie się wykrwawiali, tracili majątki. No dzisiaj to już nie mamy w ogóle swoich majątków, to jeszcze tylko na papierze może to w jakiś sposób funkcjonuje i niektórym się wydaje, że mają majątki, ale to wszystko już jest przejęte przez jaszczury, przez banki i przez cały ten system. No ale jeśli mamy działać cokolwiek, no każdy będzie wiedział, co, co sam ma do zrobienia, to żeby działać z głową. Ja to dam parę takich informacji, które może się przydadzą, co nieco, ale działać z głową, nie na wariata, nie zaślepieni emocjami, tylko właśnie z głową. Mówiłem kiedyś o Powstaniu Warszawskim, które no, wybuchło zupełnie niepotrzebnie, no, na, na bazie właśnie e, emocji, tego wszystkiego m, odreagowania na zamordyzmy, na terror, jaki Niemcy, ale to tak de facto można czytać jaszczur, Robili tutaj i działali na Polakach. Powstanie miało taki zryw emocjonalny, ale ono miało na celu wykrwawienie no, najlepszej tkanki ludzkiej tego narodu, po to, żeby no, zostali sami, sami, no, nie sami może, ale żeby ludzi myślących było jak najmniej. Żyjemy w świecie ducha i materii, tutaj w tym 3D, jako istoty ludzkie, i musimy reagować na to, co się dzieje, zarówno w jednym świecie, jak i w drugim. Dlatego warto jest też pochylić się nad materią i tą materią no, zarządzać. Musimy wiedzieć, co jest czym i kto jest kim, a przede wszystkim, kim my jesteśmy, żeby w ogóle. Mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje. Bo wiele osób uważa, że już jest wszystko pozamiatane, że oni, jak już się przebudzili, to wszystko im się należy i teraz to po prostu wzniosą się na poziom 6-7D i już będą sobie no, pływali w przestworzach ery wodnika. Moim zdaniem. Każdy musi sam tam się wdrapać i według zasług to będzie. Zasług na tyle, że po prostu musi podnieść swoją świadomość, na, e, podnieść swoje wibracje właśnie na poziom tego 5-6D. Każdy to robi osobiście i nikt za nikogo tego nie zrobi. Tak jak nikt za nikogo nie będzie oddychał czy nie będzie pił i jadł. Trzeba o tym pamiętać, chociaż wiele osób uważa, że jest inaczej. No niedługo się przekonamy. Ja nie chcę tutaj a, no się upierać. No każdy ma swo, swoje życie. Jak się pościelisz, tak się wyśpisz. No tak jest mawiane, więc jeśli uważacie inaczej, też jest OK, mnie to nie, nie przeszkadza. Pamiętam, no, przypominam, że trzeba zadbać o komfort dla ciała i ducha, i wtedy dopiero możemy cokolwiek robić, możemy się zmieniać. Bo jeśli mamy jakieś dyskomforty, jeśli jesteśmy głodni, zimno nam, nie mamy gdzie mieszkać, a, no, atakuje nas Matrix, są jakieś, nie wiem, ataki ze strony ciapatyk czy nawet wojna, to, to wtedy trudno jest skupić się w stanie alfa i kreować, tworzyć nową rzeczywistość, nowej Ziemi. Mamy trochę czasu do tego, żeby to wykreować, kiedy już te bramy Matrixa otworzą się bardzo szeroko. No domyślam się, że niektóre istoty ludzkie już tam poprzechodziły, no bo cała kreacja to polega na zmienianiu swojego wnętrza samego siebie. No ale musimy mieć komfort dla ciała, żeby i duch mógł właściwie funkcjonować a ja znalazłem kiedyś już nawet też czytałem e, takie fragmenty sztuki wojny chińskiego dawnego generała Sun Tzu. To jest taka klasyka teraz jeśli chodzi o w ogóle postępowanie w życiu, bo to można przyłożyć do wojny, ale również do biznesu i do wszystkich relacji interpersonalnych, czy nawet w rozwoju osobistym. Przeczytam tu cztery takie punkty, które mogą się przydać, co po niektórym tym, którzy chcą wziąć życie w swoje ręce i coś robią. Pierwszy: wojna jest, jest to teren życia i śmierci. Zrozumienie znaczenia stawki jest niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. No właśnie, wiele osób nawet nie wie, że w tej chwili już e, u nas toczy się wojna, pełzająca, niewidoczna wojna. Trup ściele się gęsto, ale ludzie nie rozumieją, że to są e, ofiary wojny. Myślą, że to są ofiary choroby, że to jest jakiegoś tam e, no wyroczni czy czegoś wyższego. Nie patrzą nawet dokładnie na to, skąd te choroby się wzięły, że to jest efekt wojny i że właśnie wojna przyniosła Choroby. No to tak z grubsza. Kto będzie chciał, to, to wie. Kto, kto będzie chciał, to poszerzy ten temat. Zobaczymy, jak to tam się dzieje. Widzę, że muszę zapalić chyba światełko, bo chmury zaszły. Tak będzie chyba lepiej. Dobrze, jedziemy dalej. Eee, więc najpierw trzeba wiedzieć, że jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy, a możemy być jeszcze w, w stanie większej wojny, takiej już z czołgami i karabinami. Eee, drugie, poznaj swojego wroga i poznaj siebie. W stu bitwach nigdy nie będziesz w niebezpieczeństwie. Wiedza o sobie i o przeciwniku jest kluczem do zwycięstwa. Mówię często i w programach, i na warsztatach, żeby poznać siebie poznać moc, Jaką posiadamy w sobie, poznać zasady działania wszechświata, zasady życia i poznać narzędzia, jakie możemy wykorzystać, żeby e, iść taką drogą, jaką chcemy, a nie jaką narzuci nam życie. Mamy w sobie wielkie moce, ale musimy wiedzieć o tym, że je mamy. Musimy chcieć je odkopać, odkurzyć i wykorzystać. To leniuszką się nie chce, ale to też już jakby nie moja sprawa. Każdy decyduje za siebie. Trzecim punktem jest tak. Ekspert w sztuce wojennej pokonuje wroga bez walki. Unikanie konfliktu może być formą zwycięstwa. No właśnie, jeśli odpowiednio pokierujemy swoimi drogami, nie będziemy musieli wchodzić w konflikty z jaszczurem, nie będziemy musieli wchodzić w interakcję. Możemy gdzieś zadekować się na boku, tu mam na myśli oko cyklonu i tam przetrwać ten czas, który będzie nam potrzebny do wzniesienia się na poziom Ery Wodnika, poziom Nowej Ziemi. Walka bez walki. Ponieważ jeśli walczymy fizycznie z kimś bezpośrednio, to wtedy zasilamy przeciwnika. Też mówiłem o tym wielokrotnie. Więc przechodzę do następnego punktu. Nie atakuj ze złości czy zemsty, ale strategią. Emocje nigdy nie powinny przewyższać rozsądku. No i to też wiadomo tym, którzy chcą wiedzieć i mają wiedzieć. Emocje to są pasożytnicze programy, które musimy zasilać własnymi, własną energią, własną uwagą. Jeśli to robimy, to wzmacniamy przeciwnika, który właściwie jest przedstawicielem tych niskich emocji. Jaszczur jest pasożytem, emocje są pasożytnicze. Zasilając emocje, zasilamy jaszczura. On jest mistrzem w niskich emocjach, więc lepiej w to nie wchodzić. Można wygrać jedną poczyczkę, drugą, ale wojny całej nie sądzę, żeby można było wygrać z jaszczurem na poziomie strategii złości czy zemsty. To też jest i w programie moich warsztatów, i w poprzednich audycjach. Kto będzie chciał, to sobie poszuka i, i, i dowie się, co mam e, szerzej na myśli na ten temat. Teraz właśnie dożyliśmy takich czasów, czasów przejścia z e, e, epoki ryb werewodnika, I, i to jest właśnie ta okazja, żeby zamiast. E, Remontować Matrixa, który jest to właściwie systemem jaszczurzym do zniewalenia i wykorzystania ludzkości, żeby przejść na sferę doświadczeń w pełnej, całkowitej wolności, miłości, radości i szczęściu. Drzwi do Matrixa stoją otworem i od nas tylko zależy. Czy będziemy chcieli przez nie przejść, czy się odważymy, czy będziemy mieli chęć, bo jest dużo lenistwa w nas. We mnie również w niektórych przypadkach zauważam, że tego mi się nie chce, czy tamtego. Ale tutaj nie ma już za dużo czasu na to, żeby czekać na kogoś, kto nas wyzwoli. Jeśli będzie wyzwoliciel, to on będzie również okupantem, to on będzie nowym panem tych, którzy czekają na wyzwoliciela. To jest moje zdanie. Kto nie chce, się nie, nie zgodzi. Niedługo się przekonamy. Więc wracam do tego, co tu w Matrixie mamy w tych czasach burzliwych przejścia, czasów końca, też można to tak nazwać, ponieważ no, to, co już znaliśmy, świat, jaki znaliśmy, odchodzi do Lamusa, i teraz albo my z nim odejdziemy, albo przejdziemy właśnie na poziomy wyżej. W tej chwili mamy powódź, dużą powódź w wielu państwach w Europie, szczególnie na południu i na powódź bardzo dużo odmieni naszą rzeczywistość. Zbliżają się konsekwencje, konsekwencje powodzi, którą w tej chwili mamy i one będą bardzo takie znamienne, ważne, mocne. Po pierwsze, to bardzo jest możliwy stan wyjątkowy, który przez tą powódź będą mogli zarządzający wprowadzić. Nie wiem, czy mówiłem to na początku audycji, ale na wszelki wypadek powtórzę, grozi nam głód, drożyzna no drożyzna to na pewno, zatrucie gruntów, wody, no, konsekwencje powodzi będą bardzo duże. W, w, za drzwiami już czeka chyba normalna wojna taka z wykorzystaniem armii i sprzętu wojskowego, bo jak widać po wypowiedziach zarówno premiera, jak i różnych ministrów, no to no to już do, namawiają do tego, już decydują się, żeby Wprowadzić naród właśnie w fazę wojny, po to, żeby wspierać sąsiada przeciwko jakiemuś tam niby czarnemu wilkowi. Co z tego będzie, nie wiem, ale należy też to brać pod uwagę. Uważam, że jeśli będziemy zajmowali się wszystkimi wydarzeniami w świecie 3D, no to one mogą nas wciągnąć. Na początek poprzez naszą uwagę, a później fizycznie kręcimy się w to wszystko, co tam się dzieje. Uważam, że należy wiedzieć, co tam się dzieje, ale nie dawać temu uwagi. Trzeba skoncentrować się na własnych wnętrzach i odmieniać rzeczywistość w naszych wnętrzach, odmieniać nasze widzenie siebie w tym wszystkim, kim jesteśmy, czym jesteśmy, gdzie jesteśmy, dokąd dążymy. Trzeba przeczekać ten burzliwy czas w jak największym spokoju, i do tego potrzebna jest świadomość, pragnienie zmian to jest też bardzo ważne. Wiedza oparta na prawdzie, wiara, że możemy to wszystko zrealizować, że mamy moc, odwaga, by wyjść poza strefę komfortu, no i działanie. Bez trudu, bez działania, niczego nie osiągniemy. To, że sobie myślimy i mantrujemy, będzie dobrze. Do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Na pewno nie tam, gdzie byśmy sobie życzyli. No, i teraz tutaj przy, wracam, czy tam przechodzę znowu do tematu refugiów. W, tych, w tym całym zamieszaniu e, dzisiejszego świata, w tym okrucieństwie i, i zagubieniu, takie refugia mogą być doskonałym miejscem na to, by przetrwać. To wszystko, co w najbliższych miesiącach nas czeka. No, zbliża się zima, kryzys energetyczny, drożyzna sprawiają, że w miastach będzie bardzo trudno przetrwać. Będzie bardzo trudno, bo ogrzanie mieszkania będzie <laughs> niewiarygodnie drogie, e, żywność może być reglamentowana. Chyba dosyć szybko mogą się wtedy pojawić 15-minutowe miasta. Z tego co wiem, to gdzieś już tam w niektórych miastach Zaczęli przymierzać się do budowania wysokich ogrodzeń. Więc to wszystko przed nami, co będzie, nie wiem, ale yy, no, przezorny, zawsze ubezpieczony, jak mawiało takie hasło dawne, i myślę, że warto yy, nad tym się pochylić i wziąć je, wprowadzić w życie. Mnie nie zależy, żeby przekonywać kogokolwiek do tych moich poglądów, do tych refugiów czy grup yy, wsparcia. Kto będzie chciał, to się zainteresuje, skontaktuje ze mną, czy będzie dalej obserwował czy moje programy, czy przyjdzie na warsztaty, czy e, grupę, jak odnaleźć się w tym, co nadchodzi na Facebooku. Takie hasło na, na ten temat to jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Już chyba to wspominałem dzisiaj. Przypominam, bo to jest ważne. Jeśli będziemy dbali o, o swoje życie, to nawet jeśli Zagrożenia pójdą bokiem, to nic nie szkodzi. Będziemy mieli doświadczenie, pewne e, przygotowanie, ale należy szykować się na scenariusze, takie jakie powiedziałem. Tak uważam, bo wszystko na to wskazuje. Tu chyba cud musiałby zaistnieć, żeby e, to wszystko gdzieś poszło bokiem. Więc tworzymy, tworzą się takie małe grupy wsparcia grupy przeważnie mieszczuchów, które Organizują się na zasadzie a, grupeczki, która składa się z e, najbliższych przyjaciół, ludzi, którzy sobie ufają, niedużych 3 do 5 osób, tych grup i one szukają sobie jakiejś bazy, gdzieś tam na wsi, najlepiej e, żeby był to jakiś domek na wsi od ludzi e, w którym sobie przygotują zapasy jedzenia, czystą wodę, jakieś energie, świece, baterie, latarki no taki plecak przetrwania fizyczny. I są to ludzie, którzy sobie ufają. I oni są tak zorganizowani, że w razie jakiegoś dużego niebezpieczeństwa natychmiast wyjeżdżają z miasta, mają jakiś. Zapas paliwa, tak, żeby dojechać do tych refugiów, które już sobie upatrzyli, i tam, żeby mogli przeczekać właśnie te najtrudniejsze tygodnie, miesiące tych wszystkich zawirowań i niebezpieczeństw. No, na tym polega właśnie, na tym polegają te grupy wsparcia i, i, i takie grupy się tworzą. Ja jedynie podrzucam pomysł i ewentualnie kontaktuję. Grupy wsparcia z refugiami, z bazami, i takie bazy już się pojawiły. E, takie bazy już się pojawiły. Jedna jest e, pod Kielcami. Jest to bardzo urokliwy domek niedaleko Kielc, gdzie ten domek może przyjąć dwie do trzech osób, chyba, tak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to proszę o kontakt do mnie na Facebooku czy na neolandmałpatlen.pl. Ja, ja wtedy udostępnię ten kontakt pod Kielcami. I drugi kontakt na takie refugium to jest pod Wolsztynem. Jest teren w Lesie uzbrojony, czyli jest woda, internet, jest chyba prąd, z tego co, co się orientuje, i tam e, w tej chwili chyba powstaje holenderski domek. Niedługo być może powstaną jeszcze jakieś inne, takie na razie lekkie konstrukcje. Tam można też, jeśli ktoś będzie chciał, skontaktować się z właścicielami i, i dogadywać się. No, jeśli to będzie coś dla Was, to może tam akurat znajdziecie takie refugium, takie miejsce, w którym będziecie mogli przeczekać ten najtrudniejszy czas. Więc kontakt już podawałem. Więcej o tym wszystkim to jest na grupach czyli grupa, jak odnaleźć się w tym, co nadchodzi na Facebooku, no i oczywiście na moich warsztatach, ten temat wtedy rozwijamy. Więc tu mam taki apel, że jeśli są jakieś osoby, które mają takie miejsca lub znają jakieś siedliska, samotne domki na odludziu, agroturystyki, miejsca, gdzie szybko można postawić domek, na przykład holenderski, czy jurte, coś, czy coś podobnego, to dajcie proszę znać do mnie na priwa i ja później... Przekieruje Was do tych, którzy potrzebują czegoś takiego. No, pomagajmy sobie w ten sposób, bo niedługo no, w miastach będzie, moim zdaniem, bardzo nieciekawie. No dobrze, to jest tyle. Teraz przechodzę do informacji na temat nowych moich warsztatów. Myślę, że jeśli uda się zrealizować, to chyba będą to ostatnie warsztaty w tym roku, a może w ogóle, ponieważ no, słychać już o różnego typu zamordyzmach i ograniczeniach. Poruszaniu się, ale nie tylko. To już tam towarzysze od Keczapa na no, przebąkują. Nie wiadomo kiedy to może nastąpić, jak szybko, i jak bardzo zamordystyczne będzie. No, ale informuję, że to są chyba dwie ostatnie okazje na spotkanie się ze mną na warsztacie. Jak odnaleźć się w tym, co nadchodzi, czyli portal do nowej rzeczywistości. Oczywiście mówimy też o mentalnym plecaku przetrwania, ale głównie koncentrujemy się na kreowaniu nowej rzeczywistości. Przypomnijmy sobie narzędzia i techniki kreacji pozwalające wznieść się na poziom nowej rzeczywistości rywodnika. Dowiemy się, jak podnieść swoją osobistą moc, by wydarzenia świata 3D nie miały do nas dostępu i jak uwolnić się na zawsze od Matrixa. Omówimy również sposoby na zorganizowanie takich grup wsparcia i zorganizowanie czy przygotowanie re refugiów do, do, do takiego wylądowania tych grup na miejscu, kiedy już przyjdzie czas. Więc mamy grupy, mamy teraz te warsztaty. Pierwszy w Warszawie 5. Października i zapisy przyjmuję jedynie do 28 września. Ja muszę wynająć salę, zapłacić za to, więc dopóki nie mam grupy minimum, nie będę tego robił. Jest dopiero jedna osoba zapisana na ten warsztat. Grupa minimum to jest pięć osób. Więc jeśli znajdę, znajdę grupę minimum, warsztat się odbędzie. To jest informacja dla tych, którzy chcieliby do mnie napisać na dwa dni przed warsztatem albo jeden dzień przed warsztatem i, i, i wziąć w nim udział. Drugim warsztatem jest 12 października we Wrocławiu. Tutaj mam już grupę minimum, więc ten warsztat wszystko wskazuje na to, że się odbędzie. Będzie. Zapisy przyjmuję do 3 października. No, czyli 5 października Warszawa, 12 października Wrocław. Informacje na temat tego wyda tych wydarzeń znajdziecie u mnie na Facebooku w wydarzeniach też. E, portal do nowej rzeczywistości taki tytuł wydarzenia. No cóż, to chyba na razie wszystko. Aha, jeszcze, jeszcze. Jeśli chodzi o grupę na Facebooku, jak odnaleźć się w tym, w tym, co nadchodzi. Ja dostaję wiele próśb o przyjęcie do tej grupy, ale często to są profile, w których nie ma nic. Jest jakieś tam imię, nazwisko albo i tego nie. Jedno zdjęcie i koniec. Ja takich profili nie przyjmuję, mam powody i tyle. I nie będę o nich mówił. Nie przyjmuję takich profilów. To jest pierwsza rzecz. Wiem, że wiele fajnych osób no nie ma Facebooka i zakłada profil po to tylko, żeby mieć jakiś pogląd co w tym się dzieje, no ale z różnych względów wolę wiedzieć z kim mam do czynienia i kogo wpuszczam do Facebooka. To samo zresztą jeśli chodzi o moich znajomych na Facebooku. Także sorry, wiem, że wiele jest fajnych osób, ale dopóki nie wiem z kim mam do czynienia, nie przyjmuję do znajomych. No i na zakończenie chciałem podziękować darczyńcom. Niewiele Niewielu Was zostało, ale bardzo Wam dziękuję, a szczególnie Wojtkowi i Markowi. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia na warsztatach, i mam nadzieję, w następnych audycjach. Cześć. Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście Chris Rudolf.